Co to jest? To jest... O Boże! Co jej się stało? Ej, to jest najbrzydsza sylka, jaką w życiu widziałam. Najbrzydszy sim w całej grze. I mój eksperyment genowy. Znajdziemy i wybierzemy najbrzydszego sima w całej grze The Sims 4 i usuniemy z jego genów wszystkie brzydkie cechy. Po prostu wyczyścimy jego drzewo genealogiczne z tej brzydoty. Dużo dzieci, zabawa genami. Zapraszam do wspólnej zabawy. Łapki w górę, zostawiajcie suba, bo już na 80 tysięcy subskrypcji 24 godziny live. Będę przez 24 godziny z wami online i będziemy sobie grać w Simsy nie tylko. Nie, ja nawet nie będę z wami dyskutować. Najbrzydszym simem w grze jest on, czyli Vlad Vampir. Najpotężniejszy wampir z dodatku Vampiry. Zrobi sobie dziecko z Vladem, wygląda jak potwór. Dobra widzowie, ale co ja wam będę gadać? Ja wam po prostu pokażę. Zobaczcie, to jest córka Vlada, gdyby miała tylko jego geny. No, piękności. Dzieci z Vladem wyglądają na przykład jeszcze tak. Mogą wyglądać również tak. I zobaczcie, jakie potwory wychodzą, jeżeli będziemy mieli Vlada jako swojego tatusia. Myślę, że wam udowodniłam, że to będzie naprawdę ciekawe i bardzo trudne wyzwanie. Proszę się ubrać, musimy znaleźć teraz tobie przyszłą żonę, z którą zrobimy dziecko. Po prostu tak długo będziemy robili dzieci z różnymi simami, aż w końcu wyjdzie nam ładne dziecko, ale też będziemy sobie grali pokoleniowo, wiecie, bo no, mi się wydaje, że w pierwszym pokoleniu to nie ma bata, żeby stworzyć ładnego syna czy tam córkę. Dodatkowo zmienię czas trwania ciąży na jeden dzień. Vladek jest wampirem, jest zły samotnik, szybko się uczy, miłośnik muzyki i zaznaczyłam mu, żeby chciał mieć dziecko. No i jest 10 rano, no to za bardzo nigdzie się szlajać po żadnych miejscówkach nie możemy, bo ziomek się nam spali i co my zrobimy, jak Vladek będzie spalony? Także ja pomyślałam, że kurczę, no zadzwonimy sobie po usługi. Okej, przyszedł ekoinspektor, tak? Z tego co widzę, a nie, to złota rączka. Kurczę, no facet, ale mamy pecha, naszym lokajem został koleś. Dobra, przynajmniej napijemy się z niego plazmy. Więc może będziemy mieli więcej szczęścia, jeżeli zamówimy sobie pizzę i jakieś inne jedzenie. Jest pani od pizzy i jest naprawdę bardzo ładna. Jest kolejna dziewczyna, która przyniosła nam teraz dostawę. Jeszcze ubrała się w kusą sukienkę, czy żeby nas nęciła, ale ona mi się tak bardzo podoba. Ej, jest idealna. Ej, też jest całkiem w porządku. On ją przekupuje, zobaczcie jakiego pieniądza dostała. Zapytaj jak minął dzień, zapytaj o hobby, wręcz prezent simoleony. A jesteśmy dosyć bogaci, ile możemy jej zapłacić za spędzoną noc? 1000 simoleonów? To co robię jest niemoralne, nie bierzcie ze mnie przykładu, okej? Okay? Ale zapłacimy jej właśnie za to, żeby spędziła z nami noc. Ej, co, nie podoba jej się za mało? No dobra, niech ci będzie, damy ci 5000, ale dla ciebie i 5000 będzie za mało, to nie dam ci ani grosza. Podoba jej się? Jaka materialistka? 1000, nie, za mało, nie jestem taka łatwa, nie dam się sprzedać. 5000, jasne, zaproś do siebie, do środka. Zaprosiliśmy ją na pokoje, on w ogóle rozpala sobie w kominku. Najważniejsze, że jest chętna, już omijmy to, że jej za to zapłaciliśmy. Mamy pierwszą próbę, będziemy mieli pierwsze dziecko, mam nadzieję. Czy widzicie tutaj, że, żeby się coś działo? Wolę nie ryzykować. Dwa razy na pewno coś będzie. Ej, ona od razu idzie jeść pizzę, więc może to jest dobry znak. Dobra, Meguni, pas, macznej piski. Zjedz sobie to chcesz i rozgość się. A tymczasem my zajmiemy się drugą kandydatką, a mianowicie Yuko. Zebrałam Vlada do onsenu. O Jezu, pali się, szybko właśnie do środka. Widzę kogoś ciekawego. O, Yuko zaraz tu będzie, ale tutaj jest też Jenna. Ona też jest ładna. Ona jest nawet bardzo ładna i ma fajne kształty. No dobra, działaj, działaj. Vladek, zanim Yuko przyjdzie. Ej, proszę nie wychodzić na dwór, bo on się może spalić. Całe szczęście, że pod daszkiem. Ej, on tutaj zrywa, Yuko właśnie weszła do środka. Poczekasz chwilę? Widzowie, jaka beka. Udało się zbałamucić Jenę i Yuko o niczym nie wie. I można tutaj robić barabara właśnie w tej wannie, nie? Szybko, musicie się spieszyć, bo ja nie chcę, żeby Vladek się... Boże, co ty jej robisz? Żeby Vladek się spalił. O nie, przyszła Yuko. O nie, wszyscy widzieli.
Dobra, to nie był jednak genialny plan. Ale może ona go nie pozna, że to on. Jakiś koleś w ogóle wszedł do środka. Zobaczcie, jak oni to robią. Tam stoi dosłownie obok i się denerwuje. No to wyjdź, nie? Ej, to jest najbardziej niezręczne Barbara w historii mojej gry w Simsy. Ej, ona zobaczyła teraz, że to on. Dobra, a ja myślę, że my nie mamy u niej za bardzo szans, ale dam z siebie wszystko, a raczej Vlad da i przestał się palić przy okazji. Co się zasłaniasz? O Boże. Ej! Dlatego on się tak denerwował, bo on jest jej mężem. Ja nie wiedziałam. A tutaj jest napisane małżeństwo z Jenna. O my god. Ej, ten typ stoi i po prostu on ma koniec świata. On wygląda tak, jakby miał zaraz ze sobą skończyć, albo z nią skończyć. Widzowie, to wygląda na to, że on idzie jej wpieprzyć. On ma koszulkę w pierdolkę i jeszcze idzie taki właśnie nabuzowany do niej. Tak! Co żeśmy zrobili? Ja nie wiedziałam, że wy jesteście małżeństwem. O, nie wierzę, jak się napina. Jak się napina, widzicie to? Zobaczcie, jak się napina. Zaprosimy ją na noc właśnie w naszej super posiadłości. I poprosimy ją, żeby została naszą dziewczyną i ja tak pomyślałam, że to jest taka miłość pełna z historią i my sobie ją po prostu zostawimy u nas w domu, tylko nie wiem, czemu mają złe relacje. Może to będzie kolejna toksyczna miłość, ale zgodziła się zostać naszą dziewczyną. Waldek, dobra robota, super, 3 laski obróciłeś w jeden dzień, no kto by tak zrobił, jak nie ty? O kurde, ej, słuchajcie, Barbara w trumnie robiliście kiedyś? Jeżeli robiliście Barbara w trumnie i graliście wampirami, to napiszcie w komentarzu, a jeśli nie, to mam dla was wspaniałą wiadomość, ponieważ kochany Instant Gaming, z racji tego, że tak dużo ptaszyn moich widzów jest zadowolonych z korzystania z Instant Gaming, raz w miesiącu będzie dawało mi jakieś simsy do rozdania dla was i ja w tym miesiącu właśnie z racji tego odcinka wybrałam sobie wampiry, więc mam wampiry do rozdania i to właśnie ty możesz wygrać te wampiry. Wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem i napiszesz hasło WAMPIRY! Pod nowym sobotnim filmem wybiorę jednego zwycięzcę i ogłoszę, kto wygrał. A Julku sobie śpi sama w łóżku. Ej, to by się nadawało na jakąś historię romantyczną, taką toksyczną miłość z wampirem, gdzie nie możecie spać w jednym łóżku, bo musi w trumnie. O, wstała i też idzie sobie jeść pizzę. W sumie tak sobie pomyślałam, Vlad, że może zrobić jej jakieś śniadanie, zanim się umyje. On mi daje znać, że on nie lubi gotować. A ona podchodzi i tak wącha, że Vlad, Waldek, co ty tutaj... O, Waldek, zachwycona jest. Ekoinspektor jest na miejscu, tak? Nawet nie wiedziałam. Jakaś kobieta, znowu się nie zdążysz umyć. Trudno, szybko, chodź tutaj. Ona jest bardzo podobna do naszej obecnej dziewczyny. To jest Yuko, nie? Spójrzcie na nią. A tu jest ekoinspektor Józefina. Jakby były siostrami. Poszło naprawdę łatwo. Co tutaj dużo mówić? Od razu skoczyła mu do łóżka. Kurde, koleś śmierdzi. Trzeba go w końcu umyć. Ej, dzwoni do nas Megumi. Szybkie pytanie. Yamato i ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu. Uważasz, że to dobry pomysł? Aha, czyli pytasz mnie, czy możesz iść do innego sponsora? Nie radzę. I ona jest w ciąży. Zobaczcie na to. Ona się już zastanawia, czy jest w ciąży. W drzewie genealogicznym jeszcze nic nie mamy, tylko Vlada w super maseczce i ogóraskach. Dodałam właśnie Yuko do naszej rodziny. No, teraz wygląda na mieszkankę naszego pięknego wampirzego zamku. Dobra, niech nasza piękna żona sobie zostanie w domu. A my wyruszamy na łowy. Mamy sąsiadkę wampirkę, która z wyglądu nie zachwyca, nie jest zbyt urodziwa. Nie wiem, co z tymi wampirami w Simsach. Czemu oni nie są piękni jak w legendach? Jednak wampir wampira zrozumie. 2-3 minuty i oni są już tacy zakochani. Dobra, ciążą, ale jeść trzeba. O, widzę tutaj jakiegoś kolesia. I tam ktoś z tyłu dorasta. Czajcie? Typiara tutaj dorosła. Na młodą dorosłą. Idealny scenariusz miłości. Dorastacie samotnie w parku, bo wasza rodzina was olewa. Myślicie, że nic was już w tym życiu ciekawego nie spotka. Aż tu nagle wasze urodziny, nie wiadomo skąd, pojawia się przystojny wampir. Tylko najpierw musi sobie coś zjeść. Wampir, którego urodzie nie możecie się przeciwstawić. Pojawiła się tutaj opcja Barbara pod prysznicem. Nie wiem, pod jakim prysznicem niby. Gdzieś tutaj jest prysznic? Mam nadzieję, że ona tego nie zobaczy. O nie, ona sobie tutaj czyta nieświadoma książkę, a oni dosłownie tuż obok w jej domu. Ktoś dzwoni do Vlada. Urodziło się dziecko! Super! Witaj, Vladilius! Tu Megumi! Zgadnij, co się stało. Mam trojaczki. Trojaczki? Trojaczki! 3 dziewczynki.
To są jakieś żarty. Idealnie! No chłopie, gratulacje! Jest sukces! No to my poczekamy, aż te nasze trojaczki dojrzeją na tyle, żeby mogły chodzić o własnych siłach i zaprosimy je do siebie i dorośniemy. Znowu ktoś dzwoni, urodziło się dziecko. Tu Jenna, chcę cię zawiadomić, że właśnie urodziła mi się Zofia, śliczna mała dziewczynka. Ej, mamy 4 laski, jak super. Nie panikuj, będzie dobrze, widzimy, że rodzi. Ej, spróbujmy zaczarować ten poród. Niech on gra niepokojącą muzykę, kiedy ona będzie rodzić. Ej, coś się dzieje na podłodze. Organy piszczałkowe są super. Serio, w takim momencie w lat mówisz nam o tym? To dziewczynka! Ej, nazwiemy ją Afrodyta, ponieważ to bogini piękna. O kurde, chłopie. Niech ma na imię Maciej. Maciej to jej odpowiednie imię dla chłopca. Okej, urodziły się, ale fajnie. No to my od razu dorastamy. Ej, Maciej wygląda spoko. Tylko chyba te usta ma za ojcem. Widzicie, coś tu się dzieje niepokojącego przy ustach. Ale jakbyście teraz mieli ocenić, czy będzie ładny, czy nie, to jak oceniacie? I zostawcie sobie miejsce teraz na Afrodytę, bo Afrodyta właśnie dorosła. Ej, Afrodyta wygląda super. Mam nadzieję, że Afrodyta będzie tak równie piękna jak mama. Oni wyglądają naprawdę epicko, jak taka rodzina wampirza. I ja już przygotowałam torty, żeby od razu lecieć dalej. Ej, wiecie co? Ej, on wygląda spoko, tylko widać, że ma jakiś problem z zębami, nie? Ale aparacik się założy i będzie YouTube'a. O, jak sobie świętują w lati rodzinka. Ej, wiecie co? Ej, czyby nam się udało w pierwszym pokoleniu? No bez kitu, wygląda dobrze. No ale wiadomo, że jeszcze muszą pokazać, jak wyglądają jako nastolatkowie. O Boże. O nie, to nie jest git. Proszę Maciej, czy ty robisz taką minę, czy masz taką twarz naprawdę? On wygląda jakby był stary. On ma kurze łapki. Ale on jest nastolatkiem. On wygląda jakby był stary. Trzymajcie ze mną kciuki, żeby Afrodyta była ładniejsza. Ej, czekajcie, czekajcie. To jest jakiś żart, nie? Wy żartujecie. Ej, ta gra sobie z niej jajca robi. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że ona wygląda jak Sid? Dlaczego te dzieci wyglądają jakby były stare? One mają normalnie kurze łapki, wiecie, taka oznaka starości, ale ogólnie twarz ma ładną i figurę też ma ładną. I ja myślę, że jej dzieci mogą być już ładne. Pojawił się zlot zapaleńców. Idealna okazja, żeby zabrać właśnie Afrodytę i Macieja i żeby oni sobie tam kogoś poznali. To jest Józefina. Eko-inspektor jest w zaawansowanej ciąży, a to oznacza, że lada moment będziemy mieli kolejne dzieci. Ej, szczerze zastanawiam się nad tym typem, to jest jakiś Dominik i on ma naprawdę bardzo ładną twarz. Dobra, Afrodyta go poznaje, a Maciej zbałamucił barmankę Ewę i sobie śpiewają na karaoke. Ej, kochani, oni idą robić barabara w rakiecie, postarać się o dziecko. O, co? Maciek, nie! Maciej! O nie, Maciek nam umrzył! Co żeś ty tu robił? Maciek, co ty tu robiłeś? Śmierć od słońca. Ja Maćka wysłałam, kochani, 5 minut temu do domu. Ej, wszyscy się zebrali oglądać śmierć Maćka, a ty typiary z hamburgerami, ta w ogóle się nie przyjdzie. Ta się cieszy. Boże, jakie tłumy. Tak mi szkoda, Jezu. Ja nie wiem, jak to się stało. Myślałam, że Maciek już w chacie jest. Nie zwracałam w ogóle na niego uwagi. Ej, zobaczcie, kto przyszedł. Ona właśnie przed chwilą do nas dzwoniła. Aha, i widzę, że jest w ciąży. Czyli udało nam się. Udało nam się, kochani. I mam nadzieję, że geny Vlada i geny tej wampirki stworzą coś pięknego. Ej, wbiła nam się do domu i daje jej prezent. Hej Vlad, ostatnio chodzi mi po głowie zmiana pracy, co o tym sądzisz? Dobra, zmień sobie tą pracę. Ty, co ona nas tak nachodzi? Urodziło się dziecko, tak sądziłam, dlatego go tak męczyła. Bliźnięta Patrycja i Natalia czują się dobrze. Uuu, Patrycja, słuchajcie, jeżeli to jest Patrycja, nie? No to mi się coś zdaje, że musi być piękna. Jak ktoś ma na imię Patrycja, to musi być piękny. No dużo mamy tych dzieci. O kurde, te już dorosły. Możemy iść i zobaczyć, co się tam zadziało. Wiecie co, będę okrutna, ale dorośniemy sobie te wszystkie nasze dziewczyny i tą najładniejszą dodamy do rodziny, a jak wszystkie będą brzydkie, to
olejemy je. Urodziło się dziecko, urodziły mi się bliźnięta. Martyna i Stanisław czują się dobrze. Ja teraz widzę, że dorosło nam jeszcze jedno dziecko, a mianowicie Zofia. I jest to córka Jenny. Oni nadal w ogóle są w związku małżeńskim. To tą Zofię sobie też zaprosimy, bo ona wygląda obiecująco i w ogóle ma blond włoski. Ja już widzę, że tu będzie tragedia. Ja już widzę, bo to są geny Vlada. Beata, masakra, też nie lepiej. Maria wygląda bardzo ładnie, tak ogólnie, nie? Ale ona ma aż tak bardzo te usta na nie, że aż normalnie tu się tekstury popsuły. O, i jest Zofia! I ja też widzę tutaj geny Vlada tak mocno. Dorosłam je wszystkie do nastolatka i to jest Katarzyna. Ta sama, co miała takie blond afro. Nie jest ładna. I wygląda okropnie. Wygląda tragicznie. Zobaczcie na tą brodę i ten nos. Nos Vlada. O Boże, Beata. O Boże, co to jest? To jest... O Boże! Co jej się stało? Ej, to jest najbrzydsza simka, jaką w życiu widziałam. Naprawdę. Maria wygląda tak i nie jest jakaś tragiczna, ale nie jest ładna. W ogóle wszystkie wyglądają, jakby były staruszkami, a są nastolatkami. No i ostatnia nam została. Zofia. Ej, ona jest spoko. Ej, ona jest naprawdę spoko. Ma spoko sylwetkę, co nie? I ma nawet w porządku twarz. Ale jedna rzecz, która ją definiuje jako nieatrakcyjną, to jest ta dziwna, zabójcza broda. Tak, to ma wszystko idealne i musiała tą brodę odziedziczyć po Vladzie. Dlaczego? Ta broda. No i oczywiście, co w rodzinie, to nie zginie, ma kurze łapki, ale ją sobie dodamy do rodziny i będziemy nad nią pracować, a te trojaczki, no adios. Co tu jest? Co to jest, do cholery? Ja się pytam, ja tego nie rozumiem. Widzowie, Afrodyta rodzi. Rodzi i zobaczymy, czy w drugim pokoleniu uda nam się wyrzucić te brzydkie, ohydne geny Vlada. Gratulacje, to dziewczynka. To może niech się nazywa Afra. O Boże, kolejna dziewczynka. No to niech ma na imię Ara. Od razu dorastamy, tu ci mama pomoże. I to jest Ara. O Boże, ma złote włosy, ja już widzę. Ej, wygląda ładnie. Bardzo ładnie wygląda. Super dzidzia. Teraz czas na Afrę. Zobaczmy na tą twarz. Uwaga, uwaga. Ej, piękna. Ej, naprawdę. Dobra, jestem w trybie edycji Sima, a więc to jest Zofia. Zofia wygląda tak. Ej, to ja myślę, że tu jest potencjał, żeby zrobić w kolejnym pokoleniu normalnego, ładnego Sima. Ale lecimy dalej. Afrodyta, to wiadomo. Okej, okay. Kurde, czemu... Boże, ona wygląda tragicznie. Nie, tu się nie uda raczej nic zrobić. Ara, błagam cię, bądź ładniejsza. Bądź ładniejsza, Ara. Nie, no masakra, kochani. One wyglądają identycznie. Ta jest trochę ładniejsza tylko, ale nadal to jest tragedia. O oczekiwaniu, aż inne nasze dzieci dorosną, żeby zobaczyć, czy które z nich okaże się ładne. Będziemy już działać na trzecim pokoleniu, czyli nasza wnuczka Zofia, która jako jedyna ma jakieś tam predyspozycje do tego, żeby stworzyć nam ładnego Sima, rusza w tango, w boje. Znajdziemy jej najpiękniejszego kandydata na męża, na ojca ever, a to są już po zmianie Afra i Ara. Jak możecie zobaczyć ślicznotkami, to one nie są, ale już wyglądają troszeczkę lepiej. Kochani, znalazłam typa idealnego. Ma duże niebieskie oczy jak ona. Super usta, nos, po prostu czad. Spotkaliśmy go przypadkiem i jest po prostu idealny, z małym szczegółem, jest nastolatkiem, ale całe szczęście, że mam model, że nastolatkowie mogą robić barabara i starać się o dziecko, więc nie ma żadnego problemu. Zaraz tutaj się postaramy i on jest, tak jak wam mówiłam, no po prostu idealny. Idealnie, ja myślę, że to może się udać. Ona ma piękny kolor oczu, taki niesamowity, rzadko spotykany. On ma też duże oczy, fajne usta. Jedyny gen zły, który Zofia może przekazać, to jest ta dziwna broda, którą ma. Nastał ten moment, gdzie wszystkie dzieci Vlada są już większe i mogą do nas przyjść. Uwielbiam ten moment, kiedy pojawiają się na naszym podjeździe i możemy zobaczyć, jak wyglądają. Okej, jest pierwsze dziecko, na pewno nie wiem, jak ma na imię, ale widać po brwiach, że tutaj czai się mrok. O, jest kolejny. Ja nie wiem, czy to nie jest czasami Patrycja. Okej, jest kolejna dziewczynka. Jaki ciekawy kolor włosu i wygląda pięknie. To jest Natalia, to jest Stanisław,
A to będzie na stówę, Patrycja, wiadomo. Ej, to wygląda okej. Okay. Stanisław wygląda super, tylko widać już, że brodę ma zrytą. Ale bardzo duże nadzieje żywię do tej Simeczki, bo wydaje mi się, że ona ma w sobie mnóstwo potencjału. Ale jest i siostra Stanisława, Martyna. Martyna, czy ty też masz taką brodę? Nie, Martyna wydaje się w porzo. To zacznijmy sobie od Stasia. Stasia jako nastolatek. O Boże. To jest Vlad w wersji emo. Serio? Masakra. No dobra, to może za to twoja siostra Martyna. Okej, okay, Martyna z kolei brody w ogóle nie ma. Na to, co wygląda. I ma kurze łapki. No, nie jest zdecydowanie zbyt ładna. I w dodatku ma jakieś dziwne zęby. Matko. Moja największa nadzieja to jest Natalia, więc zostawię sobie ją na koniec. I teraz czas na Patrycję. Typowa córka Vlada, nic specjalnego. Chociaż jakaś taka okropna to nie jest, ale też nie jest ładna, więc nie udało nam się niestety. Tu się jeszcze uchowała Jolanta i jestem bardzo ciekawa jej wyglądu, bo teraz super to wygląda. Te oczy i te włosy i ta skóra tak zlewają się, ale wygląda to bardzo ciekawie. O matko jedyna. Dobra, to nie wygląda wcale ciekawie. Posiwiała, czyli tak jak zawsze, nie? Widać kurze łapki. Boże, co ty robisz z buzią? Widać te kurze łapki. No i jest... chyba najmniej urodziwa z tego, co się okazało. Ona teraz, serio, wygląda dla mnie 10 na 10. Ja bym jej dała, że będzie ładna, ale zobaczymy. Ja sobie dorastam w ogóle te dzieci kodem MC Comment Center, bo ta rozgrywka trwa już 6 godzin. Ona wygląda dokładnie tak samo jak jej siostra. Nawet ta siostra to chyba wygląda lepiej. No wyglądają jak takie, kurde, postacie z strasznego filmu bardziej. I te kurze łapki. Why? No Waldek, nie spisałeś się, bardzo mi przykro. Wszystkie dzieci Waldka są brzydkie. Wszystkie. Najładniej wyszła mu Zofia i trochę Afrodyta, ale Zofia mimo wszystko była najładniejsza i przypominam, że to córka Jenny. Moja jedyna nadzieja jest w Zofii, która jest w zaawansowanej ciąży i lada moment będzie właśnie rodziła. No i możliwe, że ona urodzi ładne dziecko. Trzymajcie kciuki, kochani, bo ja się zabiję, jeżeli okaże się, że i ona będzie miała brzydkie dzieci. Wszyscy się zbierają, ponieważ zaczął się poród. I zrobimy z tego taki rytuał, czyli znowu Vlad gra takie niepokojące muzyki. Kazałam każdemu się przebrać w swoją codzienną suknię i właśnie przyszła Zofia, która ma urodzić dziecko. Boże, niech to będzie dziewczynka. Niech to będzie dziewczynka, bo same dziewczynki mieliśmy, więc fajnie byłoby porównać na dziewczynce. I niech będzie piękna. Trzymajcie kciuki, kochani. Kto jeszcze nie zostawił łapki w górę, zostawcie teraz łapkę w górę dla Zofii. Twój tata trzyma za ciebie kciuki. A jaka zła, zobaczcie na jej ten, na jej twarz. Gratulacje, to dziewczynka, tak jest, udało się. To jest moja ostatnia nadzieja, więc nazwijmy ją Nadzieja. O, chłopiec, o matko, no to jak go nazwiemy? Nadziej? Nie będzie Nadziej. Bliźniaki, dobra, no nawet dobrze, że jeszcze chłopiec wyszedł z tego. No, póki co standardowo te dzieci wyglądają słodko, niewinnie i pięknie. Zobaczymy za chwilę. Ej, póki co... 10 na 10, idealne dziecko, przynajmniej tak wygląda. No trochę gorzej mam wrażenie, że wygląda. Tak jakby widać po tej po profilu przede wszystkim, że tutaj coś się będzie złego działo. O, zobaczcie, jaka szczęśliwa rodzinka. Szczęśliwa rodzinka wampirzu Simowa. Dobra, urodziny Nadzieja. To jest nasza ostatnia nadzieja. Jest rudy. Ma bardzo małe usta. Dobra, i tu jest Nadzieja. Kochani, ona wygląda idealnie. Błagam, niech ona będzie ładna. Niech ona będzie ładna. Dobra, dorasta. Trudno mi powiedzieć. Ej, nie jest źle, ale naprawdę... Ej, no ej, może? Coś z tej twarzy jest nie tak, co nie? Tak jakby nie jest to typowa piękna uroda, ale zaraz zobaczymy, jak będą wyglądali jako nastolatkowie. Ej, on jest super, ma takie fajne oczy. Boże, te siwe geny, te siwe włosy, czemu każdy ma siwe włosy? Błagam się, tylko nie mi kurzych łapek przy oczach, bo nie będzie nadziei. Nie ma kurzych łapek przy oczach. Ale wygląda dziwnie, bardzo dziwnie. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, czy to jest ładny, czy brzydki. Zaraz zobaczymy w trybie tworzenia Sima. Dobra, chcę na nią zobaczyć. Ej, super, że masz okulary i nic nie widać. Ale usta masz genialne. Chyba nam się udało. Boże, ty to się ubrałaś niezły strój, nie? Skarpetki, rękawiczki
i ona jest wampirem. To by był idealny scenariusz, gdyby Nadzieja okazała się piękna i była wampirem tak jak jej dziadek. Ej, ona jest chyba ładna. Ej, chyba nam się udało. Czekajcie, niech ona przestanie robić te miny dziwne. Ej, nie, no jest ładna. Boże, jaki w ogóle, jaki uśmiech ty. Ale jest ładna. Czekajcie, wchodzę w tryb tworzenia Sima i zobaczymy dokładnie. Po 6 godzinach rozgrywki udało nam się. Kochani, tak, ona jest zdecydowanie ładna. Dobra, ej, no co, trochę ją ogarniemy, nie? Bo co to ma być za wygląd, nie wiem. I myślę, że zaraz pokażę wam efekt finalny. A to jest jej brat Nadziej i on też nie jest jakiś brzydki. To jest Nadziej po metamorfozie. Robiłam, co mogłam, okej? Okay? Z chłopakiem jest gorzej zrobić taki glow up. A teraz przed wami... Nadzieja, która okazała się tym dzieckiem, którym już nie ma brzydkich genów i Nadzieja wygląda właśnie tak. Jest przepiękna i naprawdę 10 na 10. Mm-hmm. Jak sami możecie zobaczyć, obrałam ją w takim stylu powiedzmy trochę wampirzym, ale też nowoczesnym. Sami sobie zrobicie jak będziecie chcieli, bo dodam ją do galerii na koncie Mastiano na Originie, będziecie mogli sobie ją znaleźć. Prawowita, jedyna i piękna córka Vlad. Najpiękniejsza i najsłodsza wampirka, jaką kiedykolwiek widziałam, to właśnie ona. Nadzieja! A wy widzowie, pamiętajcie, że możecie zgarnąć dodatek Wampir, wystarczy, że polubicie ten film, zostawicie subka i napiszecie na czacie hasło Wampiry! Widzowie, sami sobie spróbujcie zrobić takie wyzwanie z Vladem i dajcie mi znać, jak wam poszło, bo to nie jest proste. Nam się udało dopiero w trzecim pokoleniu. Wbijajcie na Insta, subujcie, piszcie hasło Wampir, zostawiajcie łapeczki w górę, hejka!